Grupa cudzoziemców forsowała granicę z Polską. Grupa cudzoziemców próbowała dostać się do Polski. Kolejne próby przedostania się przez granicę z Białorusią odnotowuje Straż Graniczna. 8 cudzoziemców usiłowało w środę dostać się nielegalnie do Polski, w czwartek funkcjonariusze udaremnili kolejną taką próbę. Na początku tygodnia funkcjonariusze zatrzymali kilkadziesiąt osób. Na Twitterze Straż Graniczna SG poinformowała, że wśród zatrzymanych w środę cudzoziemców byli obywatele m.in. Jemenu i Sudanu. Do zdarzeń doszło na odcinkach ochranianych przez placówki SG w Białowieży i na Rewce. SG podała też, że w czwartek na odcinku ochranianym przez SG w Dubiczach Cerkiewnych 20-osobowa grupa próbowała przekroczyć granicę. 5 osób, które przeszły na polską stronę, zatrzymano. Pozostałe osoby wycofały się na Białoruś, dodała SG. Rozporządzenie MSWiA do 30 czerwca 2022 rok. Obowiązuje rozporządzenie MSWiA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim. Weszło ono w życie 2 marca jako przedłużenie poprzedniego, które obowiązywało od 1 grudnia 2021 rok. Do 1 marca 2022 rok. Wcześniej, od 2 września do 30 listopada 2021 rok, na tym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy. Obawa przed eskalacją w rozporządzeniu podano, że dalszy zakaz przebywania na wyznaczonym obszarze przy granicy jest uzasadniony, bo wciąż mają miejsce próby nielegalnego przekraczania granicy i incydenty w bezpośredniej bliskości granicy i mogą być one wykorzystywane do, jak napisano, eskalacji trwającego obecnie kryzysu migracyjnego. Trwa budowa zapory chroniącej granicę. Służby białoruskie obrzucały posterunek. Próby przedostawania się z Białorusi do Polski nie są odosobnione. We wtorek w sumie 50 osób usiłowało nielegalnie przekroczyć granicę. Najwięcej spośród tych osób, 42, próbowały forsować granicę na odcinku chronionym przez placówkę SG w Czeremszy. Byli to obywatele Algierii, Kamerunu i Turcji. Posterunek SG w Czeremszy został obrzucony kamieniami przez służby białoruskie. Zatrzymanie Rosjanina podano także krótko, że za pomocnictwo przy nielegalnym przekroczeniu granicy zatrzymano Rosjanina, który przewoził 3 Jemeńczyków. Nie podano, gdzie to miało miejsce.